Damian, w jakiej to by kategorii wegowej nie był, pas mistrza Polski to pas mistrza Polski. No tak jest, bardzo się cieszę, dziękuję właśnie za wsparcie wszystkim kibicom, znajomym, rodzinie, bo przyjechała rodzina z Niemiec, z Norwegii, brać kolejowa, tak więc no tylko się cieszyć i tak sobie wizualizowałem tą walkę, oglądałem na szybko, bo dopiero się wczoraj dowiedziałem o tym rywalu, tak więc oglądałem jego walki, tam kilka i czułem, wiedziałem, że on jest twardy, bo naprawdę dużo walk miał stoczonych i te co przegrał, to tam może jedną, tylko chyba jedną przed czasem i to z mistrzem świata przegrał w trzeciej rundzie, a tak to wszystkie rundy naprawdę tam 8-10 rund przegrywał większość na punkty i czułem, że będzie mocny, ale wizualizowałem tę walkę, że chcę właśnie przeboksować, porozbijać go, w ogóle mnie nie trafił praktycznie, gdzieś tam w tył głowy mam trochę poobijany, ale cały czas go systematycznie sobie rozbijałem i ten doping mega mnie niósł, bo tam słyszałem, że mam go skończyć przed czasem i wiedziałem, że to się skończy, tylko chciałem właśnie poczekać, jeszcze jak 10 rund, to wiedziałem, że gdzieś tam 8-9, że on już z rundy na rundę nie miał ochoty boksować, tak więc tak sobie wizualizowałem tą walkę. No właśnie, może on był mocny, ale z drugiej strony od pewnego momentu tej walki już nie przejawiał takiej ochoty, aby coś podziałać ofensywnie. Co niemniej jednak wielki szacun, i to powiedziałem mu od razu po walce w ringu, że wielki szacunek za to, że w ogóle podjął rękawicę i to dostał pewnie sygnał od razu, tam wczoraj dostał sygnał, czy zaboksuje i od razu przyjechał z Czech przygotowany, czyli gdzieś tam w treningu słyszałem, że był w treningu cały czas, bo miał niedawno walkę też, którą nawet ostatnio wygrywał, bo tam chyba ileś z 5 albo 6 albo więcej walk z rzędu wygrał ostatnio. Tak więc szacun naprawdę, że tak podjął rękawice od razu z marszu i wielki szacunek. Damian, myślałeś, że rywal podda się szybciej. Było widać, atakowałeś go dużą serią ciosów, tak jak sztab trenerski ci zapowiadał. No właśnie nie, ja byłem przygotowany na to, że psychicznie gdzieś tam, tą walkę z mistrzem świata w trzeciej rundzie się poddał, bo tam mocno przyspieszył ten mistrz świata, Brytyjczyk, ale ja nie chciałem się podpalać. Ja, kibice przyjechali naprawdę z daleka i z Poznania i z całej Polski i z Niemiec. I jakby ta walka się skończyła szybko, to taki może pozostałby niesmak. A tak, ja się cieszę, że ja troszeczkę się musiałem pomęczyć, gdzieś tam znowu kolejne doświadczenia łapać z rundy na rundę. I później już z rundy na rundę się rozluźniałem, już wiedziałem, że jestem szybszy i fajnie. Ja dobrze widziałem, że gdzieś tam jakaś konferencja, właściwie telekonferencja, wideokonferencja z trenerem Dylakiem była, czy się mylę? W trakcie walki? W trakcie walki raczej nie, ale tu po walce. Tak, po walce, tak, na bieżąco, zawsze, nawet przed walką, dzisiaj właśnie już tam kilka godzin przed walką rozmawialiśmy, wczoraj trener Dylak gdzieś tam cały czas nadzorował przygotowania, nawet nasze całe przygotowania i naprawdę jestem też wdzięczny, że za takie wsparcie właśnie trenera. Pomimo tego, że nie mógł być z nami, to wiedziałem, że cały czas nas wspiera. On nawet z tego, co słyszałem, to trener w międzyczasie, bo było dwójka trenerów ze mną w narożniku, i do jednego trenera tam pisał SMS-y czy coś tam właśnie odnośnie walki, że odnośnie przebiegu, że jaką by tam, jaką taktykę obrać i tak dalej, tak więc no to jest niesamowite. Wczoraj mówiłem, że te pytania o przyszłość zostawiamy na dziś, aby porozmawiać o tym wszystkim po zwycięskiej walce. Jest wygrana, no to porozmawiajmy, bo te plany są bardzo ambitne i rozumiem, że ta dzisiejsza wygrana przybliża cię do realizacji tych planów. No wierzę w to i mam taką nadzieję, a nadzieja umiera ostatnia. Tak więc właśnie cieszę się, że ta walka skończyła się tak, jak się skończyła. Wiadomo, że jeszcze na spokojnie sobie muszę później przeanalizować, z trenerem pogadać, co tam jeszcze trzeba poprawić i tak dalej. Cieszę się, że w ogóle żadnych ciosów nie przyjąłem gdzieś tam właśnie w tył głowy, tylko najgorzej, ale to wynikało z tego, że przeciwnik gdzieś tam też w tym wpadał troszeczkę często, gdzieś tam ja go też świadomie go gdzieś tam przytrzymywałem, no bo nie pozwolę sobie, żeby tam z główki dostać i tak dalej, ale właśnie trenerka zauważyła, że żeby właśnie więcej na nogach go troszeczkę właśnie wciągać i żeby właśnie unikać tego klinczu. Jak już zacząłem to unikać, to praktycznie od połowy walki, to faktycznie już czułem, że coraz bardziej już go rozbijam i ta prawa ręka wtedy bardziej wchodziła, jak na nogach zacząłem więcej pracować, nie? A tak na początku troszeczkę więcej stałem na nogach, więcej tam próbowałem trochę na odchyleniach, więcej pressingu i przez to właśnie ta walka była troszeczkę gdzieś tam brudniejsza i gdzieś tam w tył głowy gdzieś tam dostawałem, albo sędzia zwracał uwagę zatrzymanie. Następna walka w Poznaniu, następna walka o coś więcej niż pas mistrza Polski? No innej opcji nie widzę, tak? Tak jak cały czas o tym mówię, promotor też o tym mówi. Tak jak mówię, jeżeli coś o czymś myślimy, planujemy i mówimy o tym,
to wszystko tak naprawdę w życiu się dzieje. I ja wierzę, że właśnie też następna walka będzie, mam nadzieję, w Poznaniu, w moim rodzinnym mieście, gdzie damy naprawdę czadu i chciałbym, żeby to była walka jakiś pas regionalny, europejski albo światowy, tak żeby się wbić w jakieś już poważne, fajne rankingi takich największych federacji boksu. Czyli ambitne plany celujemy bardzo wysoko. Tylko i wyłącznie. No jeżeli będziemy mieli małe plany to i je zrealizujemy, no to możemy zakończyć karierę. A właśnie plany trzeba właśnie mieć wielkie, po to, żeby cały czas właśnie dążyć do doskonałości. Znany jesteś, Damian, tutaj z akcji dobroczynnych, pomagania słabszym i tak dalej. Pomoc, którą niesiesz tym ludziom, odreagowujesz to jakoś w ringu, czy jak to działa po prostu? Działa to w ten sposób, że jeżeli pomagamy, to ta pomoc wraca i tak jak widzieliście, jakie miałem wsparcie kibiców, to znikąd to się też nie bierze. Jeżeli dajesz coś od siebie, to wraca. I tak jak widzieliście, jaki miałem wspaniały doping, tak więc no, lepszego dopingu nie można sobie wymarzyć. Można zawsze, tak jak mówiłem, że trzeba cały czas dążyć jeszcze wyżej. Mój cel właśnie walka, taki nadrzędny, walka na stadionie w Poznaniu przy 40-tysięcznym właśnie dopingu. I mówię o tym, bo trzeba właśnie mówić o tym, czego się chce i to się zrealizuje. Damian, poważnie, jesteś przekonany o tym, że Damian Wrzesiński jest w stanie wypełnić stadion przy ulicy Bułgarskiej? Może jeszcze nie teraz, ale dajcie mi trochę czasu, jeszcze z rok, półtora i wierzę, że tak będzie.